Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Pearl Diamond. No i tak, ostatnio zakończyłem grę właśnie tutaj, w tym oto miejscu, na ścieżce 209 bodajże. No i wykluliśmy sobie z jajek parę poksów, które były nam potrzebne do Pokédexu, m.in. Munchlax i Burmistrzamczyk. No dobra, no to teraz pozostaje w zasadzie trochę ogarnąć moją drużynę, tak żeby to jakoś wyglądało i funkcjonowało. No i tak, do mojej drużyny sobie wezmę może właśnie Luxraya. Jednego Burmistrzamca sobie zostawię, natomiast samiczkę odeślemy do boksu. Stagman też nie jest potrzebny, tak samo jak i Munchlax. To je też sobie gdzieś tu wrzucimy. No i z powrotem do drużyny wezmę resztę Pokémonów, jak Lefable, czy też i Pachirisu. No dobra, czyli tak, Barmie będzie do ewolucji, tak samo też jak i startery. Czyli tak, muszę zobaczyć, gdzie ma na przykład Turtwiga, o, i sobie jego też wezmę do teamu. No dobra, dwa patchy, dwa poksy do treningu, niech i tak będzie. Choć teraz myślałem, że uda się w pewne nowe miejsce, w którym jeszcze do tej pory być nie byłem. I być de facto trochę nie mogłem. A mianowicie teraz tutaj pojawiła się nowa ścieżka, jaką jest Spring Path. W dzisiejszym odcinku myślę, że może tą ścieżką się zajmiemy. Trochę sobie pochodzimy po regionie Sinnoh. Pozwiedzamy. I co to jest w ogóle za wiosenna ścieżka i dlaczego ona akurat pojawia się po przejściu ligi? Znaczy, dlaczego po przejściu ligi, to trudno mi powiedzieć, ale warto się tam udać i to naprawdę... Naprawdę warto. Dlaczego? Dlatego, że tam coś ciekawego na nas czeka. I nie trudno się domyślać, że to jest Pokémon, kto jest tajemniczony, ten wie nawet jaki. Dobra, muszę się trochę nauczyć nowego pada. Przynajmniej tutaj nie będzie mi konsola jęczała, że bateria jest słaba, przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, lecimy sobie. Lecimy sobie tutaj teraz na dół. I jeszcze bardziej na dół. I droga wiecie tędy. No i tak, jeżeli chodzi o Spring Path, to dojście tam nie jest takie oczywiste, bo to przejście było gdzieś jakoś troszkę schowane. Tak, pamiętam, że to między drzewami jakoś. Dobra, jest. Normalnie tu wyrosły drzewa, natomiast teraz tu mamy nową ścieżkę. I muzyka również taka trochę tajemnicza. Dobra, jakieś przedmioty, coś. Dobra, i tu mamy wejście. I teraz jesteśmy na faktycznej Sand of Spring. Czyli właśnie na kolejnej jakby części tej drogi. Gdzie mamy taką oto mglistą atmosferę. No jak się nie trudno myśleć, to też będą praktycznie same nowe Pokémony w tych trawach. Czy same nowe? Może coś starego będzie. Chociażby stary znany Golduck. Ale nowe też będą. Natomiast czy chcę rozwalić Goldaka? Zasadniczo to wolałbym może nie. Pytanie też tylko, który ma poziom. 54, czyli dość wysoki. Oj, nie udało mi się uciec. Niedobrze, Wonder Room. Dorobiło co to robiło. W zasadzie już nie pamiętam co to robiło. Aha, zamienia defensy i spec defensy. No to całkiem ciekawie. Natomiast chyba jednak Lefobol nie jest najlepszym poksem na front. Z tego względu, że no... Może być problem z ucieczkami z niektórych walk, z którymi wolałbym jednak nie brać udziału. No dobra, miejsce jest to też o tyle ciekawe, że tu też będzie pewna jaskinia zaraz. I mam tutaj też pewien pomost. Zerwany. A może tak miało być? Czy to miało być coś w rodzaju tylko takiego punktu widokowego? Dobra, tak patrzę, czy tu jakichś przedmiotów nie ma. Ale jakoś nic nam nasza wyszukiwarka nie odnajduje. Dobra, ogólnie tam na dole też mamy jaskinię. To jest coś w rodzaju jednego wielkiego krateru. Ale dobra, połaźmy sobie jeszcze troszeczkę tutaj. Może jakieś nowe poksy znajdę. Coś gdzieś, cokolwiek. Dobra, przedmiotów nowych tutaj nie ma. No dobra, więc pozostaje mi się wrócić. Zobaczmy, co to w tych trawach tutaj żyje. Może coś innego, co nie jest Goldakiem, znajdę. Starravia! I Starravia również na niedorzecznie wysokim poziomie, właśnie ponad 50, gdzie dawno już mógł być to Staraptor. No ale dobra, jest to Starravia, no to Starravię atakujemy i kosimy. No dobrze, no to z mojej strony leci może Moonblast. Powalczmy troszkę. Myślę, że po użyciu, znaczy po rozwaleniu Starravii, część moich poksów już będzie mieć poziom nawet może i na ewolucję.
Przeczy część moich boksów są. Głównie to chyba Tertwig, bo z Dormim to się jeszcze troszkę zejdzie. Widzicie, on nawet potrzebuje większej ilości punktów doświadczenia. Dobra, poznaję Tako, bo to jest taki oczywisty boks. Ogólnie zaczyna tylko od Protecta. Dobra, Tertwig uczy się nowych ruchów, Leafage, Growth. No spoko, no i próbuję poznać Razor Leaf. Na pewno jest to lepszy niż Leafage, choć Leafage jest w sumie całkiem niezłym atakiem. Jest to atak o 40 trawiasty fizyczny. Ogólnie taki troszeczkę osłabiony został Tertwig, bo Razor Leafa wcześniej poznał właśnie zamiast Leafage'a. I ogólnie z tej trójki starterów miał on najlepszy atak, który poznawał na tam bardzo wczesnym poziomie, bo to jest 55 siły plus celność naprawdę porządna. Dobra, to ogólnie też można popływać, ale na wodzie raczej nie uraczymy niczego innego aniżeli Goldaka. Co ciekawe, możemy spróbować coś połowić. Nie wiem, czy to coś nowego wyłowię. Gyarados. No dobra, Gyarados to akurat nie jest jakiś boks, na którym mi zależy, przynajmniej już teraz, póki mam już go ewoluowanego z Magikarpa. Natomiast zastanawiający jest, jaki ma on poziom i czy będę mógł sobie śmiało uciec. 43, no to raczej luz. No dobra, chodźmy do jaskini. Bo w tej jaskini kryć się będą ciekawsze rzeczy. Dobra, i oczywiście mgła, więc będziemy musieli skorzystać z naszego defoga. Pytanie teraz, na którym numerze to było? Chyba na ostatnim. Już dawno korzystałem z HM-ów, czy z tych ruchów. Dobra, musimy użyć defoga. Staraptor. Działaj. Dobra, i coś my tutaj mamy. Za trzema filarami śpi sprzed gminie 30. No, dobra, tutaj jakaś łamigłówka będzie. Do końca nie pamiętam, o co tutaj chodziło. Ale dobra, zaraz sobie zobaczymy, co tutaj jest. Dobra, poszliśmy w prawo. I tak, te tutaj kamienie też zapewne mają jakieś znaczenie. O, pamiętam, chyba przechodziłem serię Brilliant Diamond, że ten Diamond, to tutaj się zagubiłem. Nie byłem w stanie się odnaleźć. Dobra, dziki brąząk. Żaden to nowy boks. Dobra, sobie uciekniemy. Dobra. Znowu dziki boksy. Gold Lat. Dobra, dziki Goldbat mnie nie interesuje. Na razie tak na oślep troszeczkę idę. Ale może w międzyczasie sobie zerknę, jak to się szło. Tak, na łatwiznę trochę chodzę. Pytanie, czy jakieś itemki są ukryte. Wydaje mi się, że chyba nie za bardzo. Dobra, 1, 3. Czyli to chyba idzie się raz, dwa, trzy, albo raz, dwa, trzy. Zobaczmy. 1. Raz, dwa. Czekaj, to było tak, raz, dwa, trzy. Czyli mam iść niby tam. Bo to chyba obroty się liczyło. Coś takiego było. Czy poszedłem dobrze? No tak, chyba nie do końca. Od której strony to się liczyło? Coś mi się już zaczyna kojarzyć. Dobra, dziki Hunter! No dobra, więc tym bardziej deklafa, bo nie nada się do ekspienia. Znaczy w sensie do bicia poksów, no ekspienia też. Dobra, spróbuję sobie zwiać. Uuu, się nie udało. Destiny Bond. Dobra, czyli teraz jakbym Huntera wykończył, to wykończy też to i mnie. Natomiast ja nie chcę go wykończyć. Ja chcę pójść z życiem tak samo jak i pewnie on by wolał. Od tego sobie uciekniemy. Natomiast nie pokadek, tylko Pokémony. I sobie teraz wstawię do walki Luxraya. No i on tutaj już będzie kościć w stanie wszystko. Dobra, pytanie, czy jak tutaj się idzie? Bo ja tak idę na serio na oślep. Dobra, i teraz w ogóle jestem w jakimś dziwnym miejscu. Idąc tak na oślep, de facto da się gdzieś dojść, ale nie wiem, czy to ma jakiś większy sens. Dobra, 2 i 9. Czyli teraz 2. Czy to jest droga dalej? Tak. Dobra, 3, 10. To jest tak, raz, dwa, trzy. Czy poszedłem dobrze? De facto, tak!
No dobra, nie zamierzam dojść tutaj już teraz, ale skoro już się tak trafiło, no to... No to dobra. No to tak, przed nami jest bardzo ciekawy Pokémon. Natomiast do jego łapania, jak i również walki z nim, na pewno będę potrzebował lepszej drużyny. I to takiej naprawdę lepszej drużyny. Myślę, że może jeszcze zamiast Luxray'a tutaj wziąłbym... Właśnie, dobra, Hunchcrow może nie będzie aż tak konieczny. No dobra. To jesteśmy tu przed kolejnym wyjątkowym, legendarnym Pokémonem, jakim jest Giratina. Mam nadzieję, że się wszystko dobrze nagrywa. Także tuż, moi drodzy, pozostaje nam nic innego jak Giratinę złapać. Dokładnie, w rytmie walki z legendarnymi Foxami. Bardzo fajnie odświeżona muzyczka. To jest jeden z moich ulubionych podkładów z serii Diamond Pearl Platinum. Dobra, bijemy. Spróbuję skronać na start, zobaczymy. Giratina jest ogólnie Pokémonem smoczo-duchowym. Jest to jeden właśnie z legendarnych trójki smoków Sinnoh. Także... Wow, to był kryt! Zaskakujące. No i defense w dół. Co może mieć swoje plusy i minusy. Dobra, Our Sphere. Dobra, coś mi tam zabrało. Teraz Master Crunch. Dobra, i teraz tak. Szybka ta Giratina, de facto. Chociaż Luxray może też najszybszym poksem nie jest, ale różnica poziomowa jest w zasadzie niewielka, tylko 3. Dobra, użyję teraz Volt Switcha, żeby się wycofać. I zastanawiam się, czy ustawić Pachirisu, czy może Milotika i spróbować to uśpić, albo ewentualnie Clefable, bo de facto Clefable będzie bardzo odporna na ruchy Giratiny. Wszystkie z wyjątkiem tych duchowych, rzecz jasna, bo na Smoka jesteśmy totalnie odporni, na walczącego Aura Sfera bardzo odporni, natomiast na duchowe w żaden sposób nie jesteśmy odporni. Bo takowe duchowe ruchy też ma. Dobra, spróbuję sobie uśpić Giratinę. Trochę inną taktykę obierzemy. No i właśnie oto jest ruch duchowy, o którym wspomniałem. Jest to Shadow Force. W pierwszej turze Pokémon znika, natomiast w kolejnej pojawia się i uderza. Jest to chyba nawet atak ekskluzywny do tego Pokémona. I bardzo silny. Dobra, udało nam się uśpić Giratinę. To dobrze. No dobrze, więc spróbujmy teraz pochwycić Giratinę. Dobra, to teraz tak, Ultra Ball, mam ich troszkę. Łapmy! Bo nie jest to Pox z Sinodexu, ale... No jak mógłbym pominąć takiego Pokémona? Dobra, więc ogólnie już chyba załapamy, jak działał ten schemat jaskiń. Od góry się obracamy w kierunku wskazówek zegara. Jakoś tak. Dobra, kolejny Pokeball, a raczej Ultra Ball. Miejmy nadzieję, że się to złapie i to szybko. Nie chciałbym stracić dużo Ultra Balli i dużo czasu przede wszystkim na tego Poxa. No i kolejny raz Shadow Force. Obawiam się, że kolejnego mogę nie przetrwać, a to byłoby troszkę słabe. Ale zobaczymy, spróbujemy. Moon Knight, może w Quick Claw wejdzie? No niestety nie. Dobra, ale trzymamy się, 2 HP. Wow. Dobra, Moonlight. No cóż, nie jest powiedziane, że Giratina cały czas musi używać tylko Shadow Force'a, aczkolwiek nie zamieszczy czwartego ruchu tego Poxa i nie wiadomo, co to może być. No dobra, spróbujemy. Sing. O, wchodzi Quick Claw. To w sumie dobrze. W tym przypadku i udaje nam się ponownie uśpić Giratinę. Niestety, Giratina ma to do siebie, że też ma umiejętność presję, czyli podwajam rzucie PP, więc mój Moon Knight przykładowo, który powinien mieć 5, teraz powinien mieć już 3. Więc no, niestety tak to działa. Chociaż nie, 4. A, bo prawdopodobnie działa tylko na ruchy, które są użyte na przeciwniku. Kiedyś ogólnie to działało na wszystkie, coś mi się kojarzy. No cóż, ja to grać starej daty jeszcze po staremu, wszystko widzę. Dobra, kolejny nieudany rzut w Giratinę, no to spróbujmy następne. I mam nadzieję, że zbyt wielu ich nie będzie. Walka z Giratiną jest dosyć taka... Bardziej napięta niż z przeciętnym, legendarnym Pokémonem. I Pain Split! O, żeż ty! Sobie dodał HP. Dobra, to trochę nam komplikuje sytuację. I Drain Claw oczywiście na mnie to nie działa.
i Sing. Kurczę, nie spodziewałem się tego ruchu totalnie. Co prawda Giratina ma tam trochę tych HP więcej niż wcześniej, ale to raczej nie jest jakiś poziom, którego powinien się szczególnie tym poziomem HP przejmować. Trzeba pamiętać, że ma obniżony defense, więc jakieś mocniejsze atakowanie też nie wchodzi w grę. Moonblast na tych HP na pewno nie. Pytanie, co tam będzie się działo dalej. Dobra, kolejny Ultra Ball. O, dwa razy. Trzy razy. Jest, bez wycinek! Pięknie, udało się schwycić Giratinę! Doskonale, mamy to. Mamy kolejnego, nowego, legendarnego Poxa. Użyłem specjalny Team Pot, to jest to taki Pokémon z innego wymiaru i mamy właśnie... Ogólnie Giratina może być dwie formy, to jest właśnie taka forma Altred, czy jakby może z innego wymiaru. Jest to duch Smog. Pokémon ten powiada się, że żyje w świecie, który jest odwrotny do naszego. Pojawia się na pradawnych cmentarzyskach. Okej. Okay. I cóż, Giratinę też można zmienić formę, natomiast do tego trzeba mieć odpowiedni przedmiot, który... Nie wiem, czy on się tutaj akurat kryje. Ale może gdzieś ukryty jest. Dobra, to jest... jakby to, co budzi życie. I to, gdzie miejsce życie też znika. Miejsce, gdzie dwa światy łączą się. Stąd też i pewnie w tym miejscu Giratina. No dobra, co do moich poksów, no to teraz pozostaje mi coś tu pozmieniać. I pozmieniać tak, żeby to miało jakieś, że tak powiem, jak to mówią, ręce i nogi. Czyli de facto pozostawiam znów Luxraya na froncie. Z tym, że on może mieć tutaj problemy trochę z dzikimi poksami. Dobra, pójdźmy sobie w jakieś inne miejsce i znów będziemy musieli znaleźć jakieś punkty z wyliczeniami. To ogólnie jest chyba nawet wyjście całkiem. Czyli trafiliśmy do punktu de facto wejścia. Tak jest. Dobra, ale wrócimy sobie do tej jaskini. A, dobra, jeszcze raz. 12, 13, 14, 15, 16, 20. O. Nie mam wszystkich apek de facto. Dobra, the fog. Ukrytych przedmiotów to chyba już nie będzie. Dobra. Trzy filary. Trzeba przejść, nim doliczy się do 30. A, to może jeszcze inaczej to chodzi. Czyli tak. W zależności w którą stronę pójdziemy, to nie możemy przebić sumy 30. Dobra. 1, 1. Idziemy na 1. Coś nie pykło. Dobra, idziemy w górę. Bo tu ogólnie jeszcze można zdobyć parę innych przedmiotów. Także nie jest to takie oczywiste. Nawet jak się de facto zawracamy, to i tak właśnie... Aha, to wracamy do punktu wejścia. Dobra. Czyli tak, jeszcze raz. Aha, bo tu nie ma w ogóle liczb podanych. Dobra, czyli ja poszedłem chyba prosto. I mamy, co my tu mamy? 1, 1. Czyli tak, 1 to chyba będzie na wprost. Dokładnie. Dobra, 2, 2. To 2 będzie chyba tu. Oj, chyba nie. Tak, znów wróciłem się do punktu wejścia, nie? Dobra, jakoś trzeba rozgryźć ten system. O, teraz trafiło mnie jeszcze w inne miejsce. Jeszcze inny schemat. Dobra, i dziki, dziki Hunter. Dobra, leć Luxrayu. I Luxrayu de facto może tak trochę teraz załatwić. Dobra, no to tak, z mojej strony... O, właśnie, nie elektryczny, tylko mroczny, tak? Dobra, i... Dobra, po Hunterze. Dobra, i levele dla mojej drużyny. Teltwick powinien już ewoluować. Dobra, i próbuję poznać ruch Kers. O, to jest w sumie całkiem ciekawe, bo ogólnie...
Mówczo podnosi nam defense, natomiast curse i attack i defense obniża speed. No ale myślę, że to i tak jest całkiem lepsze. Dobra, więc mamy levele. Burmy poznaje Bug Bites. No i dobra. I Turtwig ewoluuje. Dobra, więc mamy dane o Grotle. Jest to kolejny nowy box. Jest to taki box, no powiedzmy, Growlithe, jakkolwiek by to określić. Taki dalej chyba żółwiowy trochę, typu czysto trawiastego. Żyje on niedaleko wód w lasach. Za dnia. Jego liście jakby skąpane są w słońcu. No i później wyrastają jakby drzewa na jego muszli. Zastanawiające. Dobra, ogólnie to tak. Z tego coś się dowiedziałem, muszę znaleźć filar. I powinienem przejść przez bodaj 30 pokoi. Dobra, jest jakiś filar. 1, 4. 1, raz, 2, 3, 4? Dobra, nie do końca. A może to jest numer po prostu kolejnego pokoju? 1, 2, 3, 4. O. Dobra, się wróciłem. Dobra, więc wyjdźmy i wróćmy jeszcze raz. Dobra, ten schemat jakoś trzeba będzie rozgryźć. Oczywiście na pewno jest to jakieś łatwe do przejścia, a ja jak zwykle się z tym bujam, nie wiem ile. Ale coś mi się kojarzy, w Diamondzie to też się z tym męczyłem, grubo było. Dobra, gdzieś tu przyszedłem. To jest tak, raz, raz, jeden. Nie wiem w zasadzie, czy to nie jest przypadkiem jeden. Od której strony się liczy? Dobra, się zawróciłem. Jeden. Ciekawe, czy teraz się pojawią jakieś inne cyferki. Albo czy przypadkiem jedynka to nie jest faktycznie to na górę. Nie, teraz się jeszcze inaczej zupełnie przeszło. Wróciłem całkiem do samego początku. Tak więc muszę przejść tu znowu. A tu się okazuje, że teraz zupełnie co innego jest. No dobra. I dzikie boksy. Jedno szczęście, że one za często się nie pojawiają. Ale przynajmniej zapaliśmy giratinę, to już jest jakiś sukces. Że idąc kompletnie losowe miejsca, jakoś się to udało. Natomiast tu jest jeszcze do zgarnięcia parę innych rzeczy, które fajnie byłoby znaleźć. No i Sucker Punch, no właśnie. A teraz zastanawiam się, czy on mnie atakował, nie przyuważyłem wcześniej. A to jest, kurde, Sucker Punch. Czyli bardzo wredny atak. Bo gdy ja atakuję, to przeciwnik tak samo może mnie zaatakować i też z priorytetem. Dobra, Grotle sobie rośnie, bo Grotle oczywiście ma jeszcze swoją ewolucję, więc... jeszcze się chwilę z tym zejdzie. Dobra, Burmy coś chyba około 20 poziomu, albo jakoś po 20. Dobra, jak się zawrócę, to od razu wywala mnie na sam początek. A jak wejdę tutaj znowu, to jestem znowu na samym początku. O coż tutaj chodzi? A właśnie, jeszcze na dół można przejść. Dobra, jak wyjdziemy, to i tak zmienia się nam kolejność jaskiń. Dobra, tutaj nie ma żadnych podpowiedzi, czyli musimy jeszcze raz wejść od początku. Znowu użyć defoga. Pamiętam, jak ja w ogóle zacząłem tą eksplorację. Nie, teraz zupełnie to coś innego się dzieje. Nie wiem, czy układ kamieni też nie ma przypadkiem znaczenia. Dobra, na razie idziemy jak droga prowadzi, czyli jakkolwiek. Dobra, brązong. A później, może w następnym odcinku, nauczę się, jak przejść to miejsce faktycznie.
No ale najważniejsze, że jakoś udało się dojść do Giratiny. Dobra. No to tak, sobie ucieknę znowu. Wiesz, akurat, no, można by poleczyć tego Luxraya. Aha. I zgarnąć jakieś punkty expo. No i znowu Haunter. Dobra, najgorsze jest to, że ma Sucker Punch i ja nie chcę obrywać Sucker Punch, dlatego zwieję, żeby nie obrywać Sucker Punch. Powiem, że Luxray chociaż jest szybszy niż tutaj, że poksy. Czego nie można powiedzieć o Clefable. Dobra, skorzystajmy z opcji może Restore. I użyjemy Hyper Potiona. O. I teraz można iść dalej. Dobra, chyba trzeba przerwać to błędne koło i pójść jakoś inaczej. Dobra, go ubać! A tutaj jakiś atak elektryczny zrobi robotę. No i już Pokédex nam powoli zaczyna się wypełniać. Już zaczyna to jakoś wyglądać i bardzo, bardzo dobrze. Dobra, sport z mojej strony. Dobra, Golmat pada. No i dobra. Idziemy jeszcze dalej. No i wciąż nie mogę trafić pokoju z filarem. Bronzor na pewnie wysokim bardzo poziomie. Z czym Bronzora mi się opłaca rozwalać, tak szczerze mówiąc, to chyba nie za bardzo. No, 44 poziom, to nie na taki wysoki. Dobra, idziemy jeszcze tutaj. Ogólnie właśnie coś mi też kojarzy, że te jakieś nowe poksy, w sensie inne, które mogliśmy spotkać do tej pory, można trafić w trawach na pokradarze tutaj. Znaczy no, w tych okolicznych mam na myśli. No i co, tak idę. Idę w najrozmaitsze kierunki, błądzę po tej jaskini i przejścia znaleźć nie mogę. Brona, zastanawiam się, jakie on ma ataki de facto. Także spróbuję go sobie rozwalić może, zawsze to będzie jakiś dodatkowy punkt exp. Dobra, na razie idziemy na pałę, a później zobaczymy, co z tego wyniknie. O, co tu można znaleźć w takich ciekawszych rzeczy, to chociażby Ripple Cloth, który jest przedmiotem niezbędnym do ewolucji pewnego boksa. No i z takich najważniejszych rzeczy to chyba tyle. Dobra, Bite na pewno będzie lepszy niż Tackle. Dobra, no i Burmy też urósł. I pytanie, czy będzie ewoluował, w sumie nie pamiętam, na którym poziomie on ewoluował. Zobaczymy. Czy to już? O, chyba już. Dobra, więc Burmy ewoluuje. No i tak jak wspomniałem, samiec ewoluuje w zupełnie innego poksa. Poksa, jakim jest Mossim, czyli właśnie taki Pokémon ćma w zasadzie. Fajny modus swoją drogą, ale lepiej on brzmiał w oryginale. Tu jest taki trochę zmieniony. Dobra, i mamy Motima, więc jest to mod, czyli właśnie ćma. Pokémon robaczo latający. Uwielbia nektar z kwiatów. Wykrada też często nektar zebrany przez Kumbi, więc można powiedzieć, jest ich wrogiem. Nie próbuję poznać ruch Quiver Dance, oczywiście go chcę, bo to jest zarąbisty atak, czy tam ruch, i myślę, że będzie lepszy aniżeli Stingshot. No to sobie podmiankę zrobimy. Dobra, i to na razie tyle. Dobra, to teraz tak, wrzucę sobie teraz Piplapa do drużyny, bo jeszcze jego mam do ewolucji. Dobra, i tak naprawdę jeśli chodzi o Pokédex, oczywiście regionalny, no to tutaj już się nam powoli pełnia, brakuje mi jeszcze Tortery, wyższych ewolucji Piplapa, no i jeszcze będę musiał sobie tego nieszczęsnego Ipoma skądś ściągnąć, no bo niestety na miodnych drzewkach będzie ciężko, no Hippodon to jeszcze sobie znajdę na dziko, no jeszcze Weavile to nocna ewolucja, no a właśnie ten Ipom, jakoś go przeoczyłem. A jest. Ipom, Ambipom, właśnie tych poksów nie mam. No i de facto. A, jeszcze Chimiko. No dobra. To muszę sobie zapamiętać. A, jeszcze Carnivine. No, to trochę tego już jest. No ale dobra, to już takie pojedyncze, że tak powiem, poksy. Więc myślę, że jakoś się to uda. Dobra, już powoli tracę pomysły na tą jaskinię, jak to przejść. Dobra, Luxray. Dobra, teraz jeszcze przyekspimy bardziej.
W końcu też trzeba Piplapa poekspić. On jakby wyhodował sobie i wykluł na innej grze, to dostałoby więcej ekspa i ogarnęłoby się to szybciej. Ale dobra, jest jak jest. Dobra, Golbat pokonany. Dobra, Piplap z pierwszego poziomu wleciał na 17. No to grubo. Grohl również rośnie. No i Piplap, w zasadzie to nie wiem, czy już nie będzie ewoluować. Poznaje Growl, Worgen i Charm, którego w poprzedniej generacji nie poznawał. No i Peck jeszcze próbuję poznać, który myślę, że będzie na pewno lepszy niż Growl, poznaje dwa ruchy, które obniżają atak. Tym bardziej, że Charm jest lepszy. Dobra, pytanie, czy już ewoluuje, czy jeszcze nie? O, chyba już, patrzcie, nowa leczka i już mamy ewolucję. Dobra, Piplap jest tym takim środkowo, że tak powiem, levelowo ewolucyjnym. Bo najszybciej ewoluuje nam właśnie Chimchar, najpóźniej Tedwick. Dobra, jest Primplap, czyli kolejny nowy boksik. Dobra, sprawnie idzie z tym deksem. Więc jest to pingwin, typu czysto wodnego. Żyje on pośród swych pobratyńców. Każdy z kolei jeden uważa się za najważniejszego. Okej, okay. Ciekawie. Dobra, i Metal Claw. Myślę, że zamienię to zamiast Pound, z tego względu, że lepiej mieć atak stalowy niż normalny. Co Pokemon wodny, ale raczej wodnego Pokemona robi atak stalowy? A to, że sam sobie jeszcze stalowy nie jest, ale w przyszłości może być. Dobra, i tu mam jakieś dziwne cyferki. 1-14. Aha. Czyli 14 może razy do góry? No zobaczmy. 1. 2. Miałoby to sens? Dobra, spróbujmy rozwiązać ten schemat. Jak się nie uda, to się nie uda. Żeby tego rachuby nie stracił. 3. Coś innego. 1, 2. No dobra. Idę dalej do góry. Chyba nie był jednak do końca najlepszy pomysł. O, ale tu zastawione. Dobra. Gdzieś może dojdę. Czy tu będzie kolejny filar? Oczywiście, że nie. Coś jednak skiepściłem. Dobra. Widzę, że jak zwykle zgubiłem się w tej jaskini. Więc pozostaje mi nic innego, moi drodzy, jak się chyba z wami powoli już żegnać i zaprosić was na kolejny film z serii Pokémon Blue and Diamond. Tymczasem jeszcze tylko opuszczę to miejsce, bo wypadałoby zacząć od nowa. O, nawet teraz widzę, że wyjście stąd nie będzie takie łatwe. Dobra, jakoś to ogarniemy. Dobra, moi drodzy, dzisiaj to wszystko, więc ja z wami żegnam. Tuż na w kolejnym filmie z serii. Do usłyszenia. Cześć!